Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dziś Wam pokażę książkę Klapu Klap wydawnictwa Baba Ryba. Książka jest dużego formatu, ma twardą oprawę i jest to niezwykła, niecodzienna, nietypowa książka, bo pełno w niej dźwięków. Dźwięków, które to my musimy robić. Zaczynamy od tego, że mamy na początku jeden brzdęk. Mamy brzdęk, pan gra na talerzach, mamy cyfrę 1. I dalej będziemy mieć, już jesteśmy na szóstce, tak nam się przeskoczyło. Donna mija Baba Ryba, z czego się śmiejesz? I mamy 6 razy ha, 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 ha. Pan się bardzo tutaj śmieje, na siódemce mamy odpoczywa sobie prawdopodobnie po jakimś zajęciu. Dalej mamy granie na różnych instrumentach, mamy podnoszenie ciężarów, tutaj mamy pszczołę latającą, mamy smażące się tosty na 14 i na 15 mamy klap, 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 ktoś tutaj bije, brawo. Jest to naprawdę fajna dla małego dziecka książka, bo możemy właśnie nauczyć się, co jaki dźwięk wydaje, nauczyć się naśladować te dźwięki. No a przede wszystkim jest to fajne, dobre, świetne ćwiczenie logopedyczne dla malucha, który się tutaj dopiero wprawia w poprawnym mówieniu. Także książka jest naprawdę fajna i mimo że nie ma tutaj dużo do czytania, mimo że za dużo się tu nie dzieje, to warto po nią sięgnąć. Więcej na jej temat znajdziecie na naszej stronie. W opisie filmu będzie do niej link. Ja Was jeszcze zaproszę na naszego Facebooka. Zasubskrybujcie nasz kanał, polubcie nas na Facebooku i oglądajcie inne wideo recenzje. Pozdrawiam!